Ludzie Niepodległości. Każdy czyn polityczny Polaka, bez względu na to, gdzie jest dokonywany i przeciw komu skierowany, musi mieć na widoku interesy całego narodu. Roman Dmowski. Urodzony w 1864 roku we wsi Kamionek pod Warszawą, stał się jednym z najważniejszych polskich polityków początku XX wieku. Współzałożyciel Narodowej Demokracji, główny ideolog polskiego nacjonalizmu, działacz niepodległościowy. Postać kontrowersyjna, której zasług w odbudowie państwa polskiego trudno jednak odmówić. Cała kariera życiowa Dmowskiego może być traktowana jako przykład społecznego awansu w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Profesor Krzysztof Kawalec z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ojciec Dmowskiego z trudem składał litery. W przypadku matki było trochę inaczej, natomiast nie wiadomo, czy w domu były jakieś książki. Zainteresowania umysłowe Dmowski wykształcał sobie sam podczas nauki szkolnej, a przede wszystkim podczas samodzielnych, jeśli tak można powiedzieć, poszukiwań, bo w szkole, do której Dmowski uczęszczał, utworzyło się kółko takie samokształceniowe. A potem jest okres studiów na Uniwersytecie Warszawskim. No, mówię oczywiście w cudzysłowie, bo to był jeszcze carski wówczas uniwersytet. Studia przyrodnicze i to chyba w czasie studiów odezwał się w nim ten homo politicus. Jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej, ponieważ organizacja pod nazwą Strażnicy, którą założył czy współzałożył, była nielegalna w świetle rosyjskiego prawa. Natomiast rozpoczynając studia, Dmowski wszedł już w nie jako człowiek uformowany z nawykiem przeciwstawiania się władzy. To o całym pokoleniu mówiono, że są to niepokorni. Natomiast ciekawsze jest rzeczywiście, dlaczego wybrał studia przyrodnicze i właściwie nie ma tutaj dobrej hipotezy, a to co mamy, to wyłącznie hipotezy są. W każdym razie przebieg tych studiów nie świadczyłby o jakiejś niezgodności zainteresowań z obranym kierunkiem. Dmowski ukończył studia w ciągu lat 4, wówczas możliwe to było, doktoratem. Więc był studentem wybitnym. No ale tę biologię jednak zarzucił, oddał się polityce. Dmowski mówił tak, trzeba iść z Rosją przeciw Niemcom. A przecież cały wysiłek XIX-wiecznych powstań, panie profesorze, był skierowany przeciwko Moskwie. Czy taka idea mogła trafić na podatny grunt? No, były kłopoty z tym podatnym gruntem, bo całe pokolenie niepokornych było antyrosyjskie. I może to zabrzmić szokująco, ale Dmowski też był politykiem antyrosyjskim. Ta wypowiedź wiązała się z atmosferą, w której coraz bardziej prawdopodobny był wybuch wojny. I przygotowując się do tej wojny, Dmowski po prostu szukał miejsca dla siebie i dla ruchu, którym kierował. Z archiwów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jan Nowak-Jeziorański, nagranie z 1982 roku. Germanizacja i kolonizacja w zaborze pruskim zagrażała bytowi narodowemu o wiele bardziej niż nieudolne próby rusyfikacji. Największe niebezpieczeństwo widział więc Dmowski w Niemczech i uważał, że w nadchodzącym konflikcie zbrojnym należy dążyć do zjednoczenia ziem polskich i ich autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego. Liczył jednak na to, że wewnętrzne kryzysy będą osłabiały Rosję i że zjednoczenie Polski prędzej czy później doprowadzi do jej uwolnienia. Dmowski sądził, że nie da się rozwiązać sprawy Polski za jednym zamachem i że
Być może zjednoczenie wyprzedzi niepodległość. W związku z tym po pokonaniu bloku niemieckiego byłaby szansa na zjednoczenie ziem polskich pod berłem rosyjskim. Natomiast, no i tu jest można powiedzieć najciekawsza część tego myślenia Dmowskiego o Rosji. Natomiast Rosja może swojego militarnego sukcesu nie przetrwać. Po wybuchu I wojny światowej szybko się okazało, że taki scenariusz nie ma szans realizacji. Dmowski, wiedziony zmysłem politycznym, zrewidował swoje kalkulacje i jak podkreślał Jan Nowak-Jeziorański, już pod koniec 1915 roku przeprowadził się z Petersburga na zachód. Nieustępliwość rządu rosyjskiego i niepowodzenia rosyjskie na froncie szybko go skłoniły do wniosku, że oparcia dla swojej polityki szukać musi w mocarstwach zachodnich. Lecz pozycję swą w Londynie, a później w Paryżu, zawdzięczał temu, że przybywał jako sojusznik, a nie przeciwnik Rosji, której alianci bali się utracić. Z tej pozycji podejmuje walkę już nie tylko o zjednoczenie, ale także o niepodległość. Po przybyciu do Paryża Dmowski kontynuował współpracę z obecnym tam również Maurycym Zamoyskim. Znali się od lat. Wkrótce zresztą utworzą razem Komitet Narodowy Polski, który będzie taką namiastką rządu polskiego na obczyźnie. W 1918 roku do Maurycego Zamoyskiego dołączyła rodzina. Syn, Jan Zamoyski, tak kilkanaście lat temu wspominał te czasy. 6 dzieci plus moja matka przybyliśmy do Paryża i trzeba powiedzieć, że Dmowski był bardzo często gościem w domu, przychodził czy na kolację, czy na obiad w południe. I najzabawniejsze, że on, który nigdy nie miał żony i nie miał dzieci, on nieprawdopodobnie umiał się z nami bawić i wymyślał rozmaite rzeczy. Nie mogę odżałować, że w biurku moim w Warszawie razem z całym pałacem spłonęła korespondencja Dmowskiego, który z nami korespondował w sposób nawet włącznie z rysunkami, o czym mało kto wiedział, niesłychanie dowcipnie i niesłychanie zabawne. To było, myśmy wymieniali listy sobie, bo mój ojciec, jak został posłem pełnomocnym, zakłopotliwie całą czeredę trzymać i wobec tego wysłał nas do wynajętego i takiej willi 50 parę kilometrów od Paryża i myśmy tam mieszkali, wobec tegośmy korespondowali z Dmowskim. On zresztą przyjeżdżał od czasu do czasu również na wieś. To był człowiek, który niewątpliwie miał kolosalny nabój, powiedzmy, myśli. To był człowiek, który umiał bardzo łatwo ludzi przekonać. On może nie przekonałby tłumów wielkich, ale w grupie ludzi rozumiejących zagadnienie, to był człowiek, który porywał i człowiek, który przy tym wszystkim, jak mówię, oddał życie właściwie pracy dla Polski, to był polityk, myśliciel dużej miary. W styczniu 1919 roku rozpoczęła się konferencja pokojowa w Paryżu. Przez pierwsze tygodnie Dmowski stał na czele naszej delegacji. Tuż przed początkiem dyplomatycznych zmagań tak pisał w jednym z listów. Paryż, 28 grudnia 1918 roku. Konferencja pokojowa za pasem. Co stracimy teraz, nieprędko będziemy mogli widoki odzyskać. Pilnować sprawy tutaj. To mój psi obowiązek i nikt mnie w spełnieniu go, jak się należy, nie zastąpi. Wszystko w bólach się rodzi. Tym bardziej taka wielka rzecz jak Polska, mająca tylu wrogów, zawziętych, przebiegłych, nie przebierających w środkach. Zdarzyło się kiedyś, to był styczeń 1919 roku, że został wezwany przez oblicze tzw. Rady 10. To byli premierzy, ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Włoch i Stanów Zjednoczonych po to, aby przedstawił sprawę polską. On szedł bez notatek, bez map.
przemawiać miał w dwóch językach, po francusku i angielsku, no tak na zmianę. Dopiero w trakcie przerwy doniesiono jemu mapy. No i był znakomicie przygotowany. Przemawiał w sumie około 4 godzin. Był w stanie odpowiedzieć na każde pytanie i co jest istotne, wiedział, co należy powiedzieć, jakie stanowisko zająć. W jego wypadku wizja Polski wiązała się z wizją Europy Środkowo-Wschodniej, tego jak ona ma wyglądać. W czerwcu 1919 roku podpisano traktat wersalski kończący I wojnę światową. Pod dokumentem widnieją dwa polskie nazwiska. Premiera polskiego rządu Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Dmowski ze wzruszeniem wspominał ten dzień. Nigdy jak w owej sali nie odczuwało się historycznej powagi chwili dla nas Polaków poważniejszej niż dla kogokolwiek. Zapomniałem wówczas o rzeczach i ludziach małych, o sporach i utarczkach codziennych, o marnych ambicjach i marnych intrygach. Trzeba powiedzieć, że kiedy był podpisywany traktat wersalski, to rozstrzygnięcia dotyczące Polski odnosiły się jedynie do granic zachodnich. Dmowski mówił, że uzyskaliśmy 90% tego, co występowaliśmy. Natomiast z granicami wschodnimi był problem o tyle, że komisja do spraw polskich, która miała przygotowywać projekt granic, odrzuciła polskie stanowisko w tej materii. Paradoksalnie granica wschodnia Polski, ta, która się utworzyła w wyniku umowy ryskiej po wojnie z Rosją radziecką, w dużej mierze przypominała linię Komitetu Narodowego Polskiego, tak zwaną linię Dmowskiego na wschodzie, jakkolwiek średnio biegła 50 do 100 kilometrów na zachód od tamtych propozycji. W każdym razie to na pewno było dla Dmowskiego dzieło jego życia. Składając swój podpis w Wersalu, Dmowski był doświadczonym, zręcznym 55-letnim politykiem. A jakim człowiekiem był prywatnie? W 2007 roku tak opowiadał o nim nieżyjący już historyk profesor Paweł Wieczorkiewicz. Dmowski był przede wszystkim znakomitym gawędziarzem. Potrafił czarująco opowiadać, streszczać książki. Był wielkim miłośnikiem, zwolennikiem literatury kryminalnej. Znał całą ówczesną literaturę Sherlocka Holmesa, wczesne Agaty Christie. Niemal na pamięć czytywał w oryginale, ubóstwiał to cytować. Lubił dowcipy i żarty i to takie, które opowiadało się w salonie przy cygarach i tylko w męskim towarzystwie. Bardzo dobrze grał w bridge'a. I w ogóle lubił karty. Lubił się umiarkowanie napić, lubił dobrze zjeść, lubił bardzo kosztownie, zbytkownie mieszkać. To ostatnio o tyle zrozumiałe, że wywodził się przecież z biednej rodziny. Ojciec był kamieniarzem, miał taki malutki warsztacik na kamionku, ale w domu się nie przelewało. I ten taki synonim mieszczańskiego zbytku, wielkie, potężne meble, to zawsze Dmowskiemu przemawiał do przekonania. Lubił się bardzo dobrze, kunsztownie i drogo ubierać. Na to też nie szczędził pieniędzy, a tych pieniędzy miał stosunkowo dużo, bo pamiętajcie państwo, że był tu nie tylko polityk, ale bardzo wzięty pisarz polityczny, którego książki rozchodziły się w szerokich nakładach. Zatem miał środki i potrafił je wykorzystać, potrafił je użyć. I jeszcze jedna niecodzienna strona tego wybitnego polityka. Dmowski potrafił pisać nie tylko powieści polityczne, bo to wiemy wszyscy, ale urocze listy, prowadzić uroczą korespondencję ze swoją 7- czy 8-letnią półchrześniaczką. Są to tak miłe, tak sympatyczne teksty, pisane rzekomo w imieniu psa Dmowskiego, że warte do włączenia do antologii dla pierwszej czy drugiej klasy każdej szkoły w Polsce. Kochana panno Neno, mój pan mi mówił po powrocie z Warszawy, że pani lubi czekoladki. I ja lubię. Ale kiełbasa lepsza. O, dużo lepsza. Pani nie ma pojęcia, jak ja lubię kiełbasę. Jakbym chciał mieszkać w takim dużym ogrodzie, gdzie by na drzewach rosły same kiełbasy, to bym ciągle w górę skakał. Tylko myślę, że prędko zrobiłbym się taki gruby, że już bym nie mógł podskoczyć i musiałbym tylko z dołu patrzeć na kiełbasy. I wtedy byłoby mi smutno. Z uszanowaniem oblizuję rączki pani. Bystrek.
Panie profesorze, muszę zapytać o ten moment spotkania z Piłsudskim. Po powrocie z Paryża, już po konferencji paryskiej, już po traktacie wersalskim, Dmowski ma jeszcze pewne kłopoty zdrowotne. On nie od razu wraca do Polski. Pojawia się w Warszawie w kwietniu 1920 roku i zabiega o spotkanie z Piłsudskim. Krążą legendy o tym spotkaniu. I będą krążyć, ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiadomo, jak to spotkanie wyglądało. Było to spotkanie w cztery oczy. Z ale chyba rozdźwięk Dmowski... między Piłsudskim a Dmowskim, ten rozdźwięk był tak ogromny, że chyba tutaj nie mogło dojść do współpracy, a może Dmowski liczył na to, że jednak zostanie wciągnięty w te sprawy polskie. Tak się nie stało. Z tym takiej rozdźwiękiem, propozycji z tym... ze strony Piłsudskiego nie było. Z tym rozdźwiękiem to nie jest sprawa taka jednoznaczna. Jeżeli się analizuje uważnie relacje między Piłsudskim a Dmowskim, przed tą rozmową akurat, to nie można trafić praktycznie na nic, co dowodziłoby osobistej wrogości czy nawet dystansu. W początkach 1920 roku Dmowski napisał list do Stanisława Kozickiego, swojego bliskiego współpracownika, w którym poinformował go o swoim zamiarze wycofania się z życia publicznego. To nie miało być takie zupełne wycofanie. Miało się to łączyć z zatrzymaniem sobie możliwości wywierania wpływu zakulisowego. To dotyczyło przede wszystkim spraw zagranicznych. W rozmowach ze swoimi współpracownikami Dmowski uważał, że idealną osobą do odgrywania roli przywódcy jest właśnie Piłsudski. Po tej rozmowie, o której mówiliśmy, Dmowski przestał namawiać swoje otoczenie na kompromis z Piłsudskim, ułożenie z nim stosunku, więc coś zaiskrzyło, ale tak naprawdę co się stało, tego nie wiemy. Pozostały spekulacje, ale faktem jest, że Dmowski usunął się w cień i poza krótkim, dwumiesięcznym epizodem sprawowania teki ministra spraw zagranicznych w rządzie Wincentego Witosa nie pełnił żadnych państwowych funkcji. W 1920 roku przeprowadził się do Wielkopolski i tam całkowicie oddał się działalności publicystycznej. Pod koniec życia wrócił do Warszawy. Zmarł w styczniu 1939 roku w majątku swoich przyjaciół na Podlasiu w wieku 75 lat. Była to audycja Ludzie Niepodległości. O romanie Dmowskim opowiadał profesor Krzysztof Kawalec. Całość przygotowała Katarzyna Kobylecka.